paru znajomych, mam takiego mojego dobrego kolegę, z którym kiedyś grałem w zespole. I mam jeszcze drugiego kolegę, który też jest muzykiem, oni są orientacji homoseksualnej i jednak cały czas przez wiele lat się spotykają z brakiem wiesz, takiej tolerancji ogólnej i brakiem poszanowania. Wrzaski ciężarówek. Każdy ma prawo, wiesz, tak jakby do własnych wyborów życiowych, tak jakby i do poszanowania, i do wyboru religii, i tak samo orientacja. Wyboru partnera po prostu, oczywiście. No i tyle. Gówno kogo to obchodzi, kto z kim sypia i kto kogo kocha, po prostu. Tobie się nikt nie wpieprza w twój związek, ty się nie wpieprzaj w czyś inny. To tu, to tam, to tu, to tam, to tu, to tam, to tu, to tam. Najistotniejsza jest edukacja i dom rodzinny. I my jesteśmy na dalekim miejscu z naszym przekazem w świadomości, którą można wzbudzić w człowieku i ją zbudować. Od tego jest edukacja i rodzina. I przyjaciele oczywiście, więc my możemy się co najwyżej postawić w roli przyjaciół, którzy mówią, no stary, no nic. Spójrz na, powiedzmy, Andrzeja. No znasz go tyle lat i co z tego? Nagle okazało się, że jest homoseksualistą. Czy to coś zmieniło w twojej postawie do niego? Przecież tak jak był zajebistym gościem, tak jest zajebistym gościem. I nic więcej. I wiesz, no ciężko sformułować jakieś jedno hasło. Wiesz, po prostu bądź tolerancyjny, dlatego że sam chciałbyś, żeby wobec ciebie też byli tolerancyjni ludzie. Więc stary jak świat, żyj i daj żyć innym po prostu. Jeszcze wam powiem taką ciekawą historyjkę, która pokazuje też, że ten problem jednak istnieje, nietolerancji, złego zrozumienia i pojardownego określania ludzi o innej orientacji, w sensie homoseksualnych. Słowo dotyczy to słowa pedał. Mój syn ma 12 lat i ma konflikt z kolegą, jakiś tam, nieważne, po prostu jakaś animozja, gdzieś tam ze sobą nie przepadają. I syn do mnie dzwoni, mówi, wiesz tata, bo kolega mnie nazwał pedałem, nie? Powiedziałem synowi, żeby się tym nie przejmował, synku, że to nie jest nic obraźliwego, bo jakby ktoś do mnie powiedział, słuchaj, ty pedale, że ty jesteś pedałem, to ja bym się wcale na to nie obraził i wręcz bym powiedział, a nawet jak, no to co? Co z tego, nie? Wiesz, dla tego chłopca, tak jakby on to pokazał w ten sposób, że chciał go obrazić, nie? Czyli widzę, że już jest problem, bo ten młody koleś nie jest edukowany w odpowiedni sposób i on nie wie, że to nie jest nic złego, że to jest normalne i że powinniśmy to wszyscy akceptować, a nie używać tego jako przekleństwa. Nie? I to jest taki przykład tego, że jednak ten problem istnieje wśród młodzieży. I tutaj właśnie uważam, że tak jak wszystkie zajęcia szkolne, przystosowanie do życia w rodzinie i tak dalej, powinni ten temat poruszać i uczyć tego wszystkiego, żeby to się zaczęło po prostu zmieniać. Nie?